Siemaneczko, cześć, witam, zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Marvel Midnight Suns. Jestem Bartul, jesteśmy przy stole tutaj, lustrzanym, tak? I zobaczymy, co możemy sobie tutaj zrobić. Mamy misję fabularną, Duch Zemsty. I mamy oczywiście misje poboczne. Mamy tutaj podział na Nowy Jork i południowo-zachodnia Ameryka. Tutaj o dziwo tych misji nie ma, nie wiem czemu. Dostępnych, żadnych, nawet pobocznych. Zaraz wystartujemy. Tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj możemy coś podnieść, zebrać, pogadać. Zresztą na mapie chyba nikt z nami nie chce rozmawiać. Także startujemy od razu z misją. Nie ma co przedłużać. Duch Zemsty. Aha, bo miałem z tym Ghost Riderem potrenować, żeby zdobyć wyższy poziom, ale dobra, to musimy zrobić misję poboczną. No nic, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. So you want me to do what? Give Johnny Blaze a call on my Spirit of Vengeance cell phone? Yeah, that's the general idea. Whoa, whoa, whoa. I was joking. We are not. These cuffs of Sidorak should allow the mirror table to access the innate link between you and your fellow Spirit of Vengeance, on loan from the demon who resides within our forge. I added aloe to avoid any chafing. Every other attempt we've made has failed. We need Robbie Reyes today, as well as the writer, if we are going to find Blaze and the page. Fine. So what do I do? Focus on Blaze or some... Blaze! Their spirits have connected. Gee whiz, you think? You cannot flee destiny! You cannot hide from me! Or Lilith, it would seem. We must go now, Hunter. The Parchment of Power must not be allowed to fall. I got this. Buzz off. Sparky. That was awesome. Tylko wiecie co, zanim ruszymy, to ja jeszcze chciałbym tutaj sprawdzić karty, jakie mamy. Czy możemy coś tutaj wymienić? Plus 1, plus 1, plus 1. Tu mamy plus 2. Nawałnica ostrzy, święty wybuch. Zadaj, to jest super. Zadaj obrażenia każdemu wrogowi i przywróć 114 punktów zdrowia każdemu sojusznikowi na obszarze. Co prawda ten obszar jest niewielki, ale no można tutaj naprawdę tą kartą nieźle tutaj podziałać. Odepchnięcie w dowolnym kierunku. Nie mam nic kurczę z odepchnięciem, a to jest, powiem wam, fajna sprawa, bo często możemy na przeciwnika dać wszystkim kartom gwiazda zaranna plus 20 punktów, 28 punktów obrażeń. Wow. Zadaj obrażenia wrogowi lub zastosuj uzdrowienia. To jest średnie w ogóle. Zadaj obrażenia wrogowi lub przywróć 14 punktów zdrowia. Kurde, dobrze mieć dwie karty, które nas leczą. Dobra, nie będę tutaj nic kombinował już. Tylko sprawdźmy jeszcze Ghost Ridera. On nie ma tutaj żadnych kart, niestety. W ogóle te karty, które ma, są średnie. No ale cóż zrobić? Ta piekielna bryka. I myślę wziąć Wolverine'a, bo jest naprawdę świetny. Wypatroszenie. Ej, czego to wyrzuciłem? Prowokacja, szybkość. A, bo tu mamy wypatroszenie na drugim poziomie. To możemy właśnie w ten sposób zrobić. Uderzenie łańcuchem. To też mamy już ulepszone. To też możemy wyrzucić. Wiecie co? Może byśmy karty jakieś ulepszyli. Tylko jeszcze zobaczę jedną rzecz. Ile tu mamy tych zasobów? 106 esencji bohatera. Tam chyba potrzebowałem chyba trochę więcej. Ale zobaczę, może tu jakąś kartę o tą na przykład sprzedamy.
Weźmy to. Dobra, dzięki temu będę mógł chyba tutaj przy tym kowadle ulepszyć kartę jedną. Z tego co pamiętam. Let's do this. No właśnie. Czekajcie, mamy tutaj 80-125. Wow. O, większe pole rażenia. Po nokaucie dobierz kartę i tu mam 85 obrażeń, czyli tutaj by mi się przydało. No, weźmy to. Ślizgi. Wykonane ślizgi zadają zwiększone obrażenia w walce. Dobra, to jeszcze potrzebowałbym trochę tych punktów. Tylko pytanie, jaką kartę poświęcimy? Opaski ognia. Za 80, dobra. Pozbyłem się może i fajnych kart. Aha, nie możemy. Peace. To znaczy, możemy tylko... Patrzcie, jak wyjdziemy z tego, to już drugi raz się tego nie da ulepszyć. No to miałem dwie karty. Aha, ja on chyba... Tylko mi nie myślę, że tą kartę, którą chciałem ulepszyć właśnie rozłożyłem na esencję. Dobra. Nic. Jedziemy. Wolverine na 14 poziomie jest tutaj najmocniejszy, ma 303 punkty zdrowia. Tu mamy tylko 209, 45 atak, 63, także no różnica jest tutaj niezła. Mamy jeszcze tutaj 2,5% mocy. Tutaj mamy odwagę 7, wytrzymałość 7,2, siła 5, siła woli. Niezła postać. Zyskaj efekt krzepa na początku misji. A, może to być. Niech będzie. Ghost Rider ma tą super brykę. Całkiem fajna. Nie myślałem, że będę hunting Johnny Blaze. Really? Hunting is all I do. Buckle up, Johnny. The Suns are coming. We're in a race to get Blaze before Hydra does. I just hope you reach him first. They're moving quite fast. We need to get the parchment from him, and don't take no for an answer. I will handle that part. Dobra, misja fabularna kolejna przed nami. O! Perfect. Perfect. What the hell? Co to za łańcuch? Another meat puppet lady? You want the page so bad, why don't you come get it yourself? Tempting. Truly. But I've already promised my children the privilege of tearing it from your soul. What soul? Dobra, dobra. Fajnie brzmi ta fałsumeczka, kurde. Dobra, to wiem o co chodzi, bo z matką już walczyliśmy ze 3 razy. Now look at you, pathetic. But I'm not letting you. Johnny Blaze is meant to suffer. It will be by my hand. Turning over that page to Lilith, you do what you have to do. Orzeźwienie? Co to jest to orzeźwienie i krzepa? Krzepa to większe obrażenia.
Uzyskano 2 punkty krzepy. Okej, kurczę, no nie mam żadnych kart. Ja pierdziu. Nie chcę tego na razie brać. Nie mam żadnych kart od Wolverine'a. Jest, ale to jest tylko jedna karta. Przywróć 250 punktów zdrowia. Daj wszystkim kartom zaranna gwiazda. To jest fajne, pozostawmy. O, łańcuch 4. Czyli muszę mieć plus 2 do tego. To weźmy to. Ale kradzież życia mi się nie przyda w sumie. Kurczę, nie chcę tego też. Brama piekieł. Szlak. Tak, to sobie aktywujemy. Łańcuch 4, czyli 4 te, postaram się te ołtarze zniszczyć. Plus 42 do obrażeń. Tylko to ma tak mało życia. Ten ołtarz. Leczenie nie potrzebuję. Szał, kradzież życia. Dobierz 3 karty. Dobra, weźmy to już. Dobra, i teraz. Wow. Łańcuch 3,20. Widzicie, to i tak zniszczymy. Tylko czekajcie, czy ja tak chcę to zrobić. A w sumie. Dobra. This is gonna hurt. Keep some for the rest of us. Dobra, raz. Łańcuch 4. Kradzież życia. Kurczę, ten kradzież życia możemy sobie zostawić na później. Tu też mamy to samo. Uzdrowienie. Mam ostatnie zagranie karty. Raz. Dwa. Mam więcej tych ołtarzy. Tu jest ołtarz. Shit, wróć. Kurde, nie sięgnę. Fantastycznie. Jakbyśmy pokonali ten ołtarz, to to matka musiałaby przyzwać kolejne. A tak zostanie przy jednym i wówczas jak mniej życia jej po prostu zabierzemy. I ta walka będzie trwała dłużej. Ale jeszcze ewentualnie możemy użyć tego w sumie, no. Dobra. Użyjmy kamyczka. Ło! Now it's my turn. A, bo to 4 ataki. Nie 3. Dobra. I kontratak. I've got a reputation to protect. Jeszcze mamy możliwość, o, zagrania tym. Kuźwa, nie sięgnę. Szlak. Szkoda. Szkoda, bo to mówię. No nic. Cholera, jasne. Widzicie? Nie tworzy nowych ołtarzy, tylko wzmacnia ten, jeden. O, kontratak, fajnie, 63. Ten kontratak to chyba jest tylko na jedną rundę, niestety. Daj wszystkim kartom atak plus 42. No tak, tylko stracę jedną kartę, stracę, nie? I to jest głupie, bo tutaj nie mamy już tej prowokacji. Chociaż nie, tutaj będzie plus 1. Dobra, to wiecie co, zróbmy to. Ale
moment, jak to... Daj wszystkim kartą Gwiazda Zaranna. Aha, wszystkim kartą Gwiazda Zaranna. A nie wszystkim kartą plus 42, dobra. Okej, źle to przeczytałem. Czy ktoś potrzebuje leczenia? A, w sumie dajmy mu to. A dwie karty już zyskał właśnie. No i teraz będę mógł sobie wziąć ten łańcuch jeszcze raz. O! Raz. Dwa. Trzy, cztery. You're going home in pieces. I saw a move like that once, centuries ago. Patrzcie, zużyjemy 52 punkty zdrowia, by zadać obrażenia wrogowi, 2 punkty obrażeń na każdy punkt zdrowia, czyli 104 punkty. Tak, no mamy tutaj 104, ok. Jednocześnie zadaj obrażenia wszystkiemu w pobliżu. No, to by było całkiem fajne nawet. Tylko to nie zadziała chyba na nią. My stracimy sporo życia, ale tutaj mamy ewentualnie... Nie, nie mamy leczenia. No to jest dobre, byśmy na przykład, nie wiem, trzech, czterech przeciwników pokonali. To myślę, że to byłoby całkiem fajne. Kradzież życia. Kurde, nie mam odepchnięcia. Uzyskanie, zagranie karty. Dobra, wiecie, to użyjmy tego i strzał pies. Czekajcie, bo chyba zadam prawie parę razy. No właśnie. Dobra. Aha, jeszcze możemy zrobić wymianę ewentualnie, ale zagranie kart jest na poziomie 0, okej. Your fear is palpable. Atak plus leczenie, to może być trudny orzech do zgryzienia, kontuzja jeszcze, fajnie. Widzicie, dopiero jak zniszczymy wszystkie ołtarze, to nam wstawia nowe. Szybciej, szybciej. Nie ma czasu. Klątwa, nożesz, kuźwa, mać. Spowolnienie. Come get it. Remember to keep an eye on those altars. The Nest Mother channels Lilith through them. That won't be enough to save her. A tu co mamy? Spowolnienie. Should do the trick. Czekajcie, bo nie mam za bardzo czym zadać. Tutaj jest 204 ataku. Kradzież życia, to byłoby fajne, ale nie mam tego. Zadaj obrażenia wrogowi lub przywróć 114 punktów zdrowia. To weźmiemy, przywrócimy mu zdrowie. Blade told me to mention your mother. Apparently she's promiscuous. Co by było, gdybyśmy nałożyli ten. Ale przydałoby się tych skurczybyków trochę pokonać. Cholera. Czekajcie, zróbmy wymianę. O, shit.
Zabrożenia wrogowi. Okej, to leczenie jest. Widzicie? Ło, całkiem niezły obszar jest. Możemy się teraz w fajny sposób uleczyć. Mianowicie bierzemy na przykład tutaj Wolverina. Przenosimy się tutaj. O. Tak. W zasadzie to mógłbym jeszcze uleczyć tą postać. Now for something real special. O. Przenieśmy się tutaj. Cyk. I patrzcie, używamy tej karty. Leczymy dwóch naszych bohaterów i zabijamy tutaj trzech przeciwników i plus jeden ołtarz. Także no, fajnie. No. Spoko, właśnie o to chodziło. Wow. No nie, tylko nie te. Kurczę, zagranie karty jeszcze jedno. Shit, niedobrze. Możemy zrobić wymianę jeszcze. Kurwa mać, trochę niedobrze. Aj, dobra, wiecie co, ja chyba tego pokonam. You were too weak for this fight. O, skanuj zagranie karty. Your mother abandoned. Obroża idealisty. Dobra, to sobie później zrobimy. Aha, jeszcze możemy. O. Sposób zadziałać. I w zasadzie to możemy jeszcze zrobić tak. Na koniec. They're down. But I don't think you're out of the woods yet. In the flesh, kid. What's left of it? The page, Blaze. This time I will not be so tolerant. Hold that thought. Soulless bastards must smell the damn thing on me. My mother be damned. Soulless don't give two rats about Lilith. Or even Kassan. Who do they serve, then? Good question. But right now, I got a better one. You want this? That what you're all here for? Well, here, have it! Tenebris Ignis Lux Tenebris. Wait, in virtue he's not reading the page. Yes, he is. Get back! Things are about to get... Quay Sparsa! Ready to get... Heated. Yes, they are. Przetrwaj natarcie bezdusznych przez 4 tury. Jeśli użyjesz karty, by pokonać bezdusznego, odzyskasz wykorzystanie zagrania karty. Pokonanie silniejszych bezdusznych pozwoli im dobrać więcej kart do ręki. O, coś podobnego, żeśmy już... You still got some fight in you, Johnny. You just need a little encouragement from an old friend. Goading him into reading from the Darkhold was not what we were hoping for. Speak for yourself, lady. Dobra, czekajcie, co my tu mamy. Mamy łańcuch 2. Pełna seria zyska efekt krzepa 1. Odepchnięcie.
tutaj mamy zagranie karty za darmo. To jest niepotrzebne, bo tutaj mamy przeciwników słabych. Więc to możemy od razu chyba wymienić. Aha, efekt garda, no to to może ewentualnie być. Łańcuch 2 może być. Silne odepchnięcie, w dowolnym kierunku otrzymujesz 45 punktów obrażeń, bez sensu. Tutaj niestety nie ma żadnych tych beczek wybuchowych. No patrzcie, można... wow! Dobra, wiecie co, możemy tak to zrobić. A jeszcze sprawdzę, może w kogo innego zaatakujemy. No i chyba coś czuję, że to chyba już, widzicie, nie zadziała. O jest, to działa. Aha, bo tu jest wyrwa, okej. Okay. Tu jest wyrwa. Dobra, nie zauważyłem tego. Dobra, to zrobimy tak. Pokonamy trzech, jeden zostanie trochę w dupę. Może być. Dobra. Łańcuch. O, nie pokonam go. Cannot possibly match your strength. Prowokacja względem wszystkich wrogów na obszarze, zyskaj kontratak 1 i nałóż efekt słabość. O, to sobie aktywujemy. Zwróć uwagę, że mamy cały czas zagranie kart 3. Łańcuch 2 sztuki. Ci są mocniejsi. Not looking good for you. Ale karty nie otrzymałem, cholera. Mamy 11 poziom. Łańcuch, kradzież życia. A, kuźwa, nie ma za bardzo kogo pokonać tutaj już. A, kiedy w ręce zyskujemy efekt garda. Łańcuch. To sobie zostawmy na następną turę. To też jest to samo. To jedną kartę możemy wymienić jeszcze. O, piekielna bryka. 3 punkty heroizmu potrzebuje. Kurde, wszystko nam zużywa heroizm, a nic nie nam nie daje. Cholera. To jest następna karta światłości. A to jest bohaterska? Pytanie, czy to zadziała na to. A tutaj tych przeciwników jest i tak mało. Nie wiem, czy to aktywować. Trochę ciulowo, szczerze powiedziawszy. Dobra. Tylko, że stracę 2 punkty tego. Wolałbym te 4 punkty przeznaczyć na to, nie? No właśnie. Na nawałnicę ostrzy. Dobra, tyle. Kurwa, po 40 punktów zbrawia. To będzie chyba kontratak, czy nie? A musimy przetrwać 4 tury. Dobra, plus 2. The soulless may not be powerful, but they have the numbers to overwhelm you. Don't get cocky. As if the Lilin were not enough, now we face the servants of another evil.
makes no difference to me. Hell has room for everyone. I am impressed. Patrzcie, co się tu kurwa stanie zaraz. Ja pierdziu. A ta piekielna bryka to też jest nieźle. Niezły czat. Czekajcie, co tu możemy zrobić? Każdy tutaj dostanie po dupie trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czekajcie, bo tu ciężko wyczaić. Ajajaj, ale bym narobił. Tu będzie trup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, myślę, że to będzie okej. I had hopes for a challenge. Za to powinien być pucharek. Bez dwóch zdań. Aha, nie mam punktów heroizmu, no tak. Ale abyśmy to... weźmy to kliknijmy. Tylko to działa, okej. Nie mam punktów heroizmu, ale tu będę miał plus jeden tylko. Ewentualnie możemy zrobić wymianę. To jest kradzież życia. Weźmy może to wymienimy. A leczenie. No trochę tutaj niektórzy otrzymali w dupę. Weźmy tą piekielną brykę jeszcze wymienimy. Kurwa, ale chujowo siadło. Nie, czy on nie ma kontratak chyba nałożony. Kontratak. O! A co to taki atak jakiś podwójny? We will stoke the fires of hell with your soul. Dobra, mamy to jeszcze silne odepchnięcie. Tak, ja muszę mi się przestawić tu. Aha. Dobra, nie, bo tutaj trzeba obrażenia Wolverine, okej. Mogę dwa razy tego samego zaatakować? Tylko to ma... to lepiej może tego dwa razy... nie. Temu zostanie 6 punktów życia, dobra. Krzepa. 15 poziom. Dobra, wiecie co, to sobie zostawmy. Mam jeszcze jedno zagranie karty. 6 punktów tego. Ale jeszcze musimy... Jeszcze 3 tury musimy przetrwać. O matko. Wow. Jeszcze 3 tury.
then you should have no trouble dispatching them. And quickly. As long as you're on our side, we won't have a problem. Kontratak, weźmy to, będzie kradzież życia. Want it done right, gotta do it yourself. Łatwizna. Co tu dużo gadać? Zostało dwóch. Odepchnięcie. A w sumie. Zwróć uwagę, że jak kogoś zabijemy, to otrzymamy ten kolejną kartę i kolejny ruch. A co by gdybym gościa popchnął do tej szczeliny? No w sumie to. Kogoś atakować. Dobra. Mamy tyło. You may be reaching the end of their onslaught, but don't relax just yet. I was just starting to enjoy myself. To kosztuje dwa. Co jest grane? Imagine what sins they were guilty of to deserve that. No co jest? Grana. Your suffering begins. Try any funny looks on me, Skullboy. Tu już nie uzyskamy karty, niestety. 57, widzicie. Jeden punkt obrażeń, nie wiem, czy ja chcę otrzymać. No, to jest dobre, ale czy ja to chcę atakować? Może zostawię na kolejną turę. Lilith herself could not best me. What makes you think you will fare any better? Nawet nie ma kogo bardzo leczyć.
Dobra. W sumie, okej. It looks as if you've weathered the storm. For now. Fajne są te filmiki. Te animacje. You survived. Ain't that something? I'll be in touch. Cool. What? The guy really knows how to make an exit. Jeden punkcik, ani jednego nokautu, może dlatego, że 8 tur aż było. O, 224 punkty kredytów, super. To nam pozwoli na zbudowanie dwóch ulepszeń w bazie. No i wiecie, cały odcinek nam tutaj, kurczę, minął. Ale te misje fabularne są naprawdę fajne. Jeszcze Wolverine ma 15 poziom teraz. Hey, Hunter, when you get a chance, could you meet me at the chapel? How old is this game? Everybody looks like a block. Oh, this was a huge... Nie wiem, czy chcę z Niko rozmawiać w kaplicy, ale myślę, że chyba tam może pójdziemy, ja wiem. No Spider-Man in it. And there's no Wolverine either. This was made when we were both free agents. Don't worry, we'll be video game stars one day. Captain America can't jump that high in real life. A wiecie, zawsze poszedłem tutaj do kuźni. Doesn't sound like you're having any fun. Zobaczmy, czy tu nie ma żadnych tych esencji do zebrania. O, tu coś było? Tu chcę coś zam... Banner thinks he's so clever with this demonic barrier, but I promise you, I'm gonna have the last laugh. This isn't about one-upmanship, Tony. Just let me focus, and I can get Hunter through the barrier. What's the holdup? Besides your incessant grumbling about Banner in my ear, I haven't yet found a way to properly shield the Hunter to pass through the barrier. Yeah, sure. While you're working on your magic fairy dust, I'll figure out how we get the parchment back here. It's too dangerous to be left out there in the wild. It's not fairy dust. That's all wrong for this job. And if this sanctum was still around, that would have been the perfect place to store the parchment. Well, it's gone, and Banner's still out there taunting me. So let's hurry up and get some answers. You were on your little fetch quest. I made some breakthroughs on the Gamma front. O, klucz mi dał teraz, super. Hunter, do you have a spare Gamma accelerator? I'm serious. What kind of ancient hero are you if you don't have the latest experimental Gamma technology in your back pocket? Of course. But I put them in my gamma pants. Sorry. You have gamma pants? Jealous! Do you not have other things to be focusing on right now? Well, no, actually. Among other things, I'm trying to figure out how to breach that nasty barrier of go-away that Banner managed to throw up around the Hydra Lab. Strange swears up and down that he'll be able to pierce the veil. If he can deliver, great. Otherwise, he should get out of the way, you know? The rivalry between you and Strange is somewhat amusing, but the time for amusements is running out. You need to find a way to work together. Are you kidding me? I love the Doc. Yeah, he's a little stiff, but we're like brothers. I even let him use my beard trimmers. You still feel confident in your plan to destroy the parchment with the accelerator? Well, I've been going over my father's files. He had big plans for this thing. Let's just say I don't think anything would withstand being on the wrong end of it at the wrong time. You believe your father had ill intent for this device? He had ill intent for everything. But this, in particular.
I think he was trying to find a way to unlock the scientific essence of magic itself. So in a way, it's kind of poetic. I'm gonna use Dad's shady tech to stop Banner's shady treachery. Forget about revenge, Tony. Think about the ways that technology could be used for good. I cannot allow my own vengeance to consume me. Well, I see your point. I don't want to wallow in the muck, stay above it, etc., etc. Look, I'm not getting anything done. I'll tell you what, let's find this gamma accelerator, bring Banner back from the dark side, stop your mom, and then we can sit down and have a nice chat. I've got this awesome new juicer back at my place. We can do it there. Juicer? Oh, you'll love it. It would juice your shoes if you let it. In the meantime, back to work. 3 punkty przyjaźni. A, widzicie, to jest zablokowane. Dobra, idziemy pogadać się z Nico w takim razie, bo mamy jeszcze troszkę czasu. Sounds like I missed an interesting encounter with Johnny Blaze. A, to w sumie możemy to kupić. Jak to ty pozytywek słucha? Motorcycles, hell rides, legions of soulless? Bummed I missed out. Just go to the chapel, all right? O właśnie, z Wolverine'em mieliśmy tutaj ten poziom zaufania zwiększyć, ale widzę, że to jest w tej chwili zablokowane. Trust me, Magic. Tomorrow is gonna be epic. I just hope Kier... Are you just gonna stand there, or are you gonna take a seat? You wanted to see me? You won't believe this, but we did it. Did what? Remember that first account of Lillian corruption I found in the Book of Thoth? My recollection is a bit hazy. Remind me again? Really, Hunter? Do you listen to anything I say? Ugh, fine. It was the story about the ancient Egyptian pharaoh with the dark madness who could only be cured by the traveling lightworker. Oh, you mean the lightworker who died purifying him? Yes, I recall now. See, you do listen sometimes. Well, Magic and I finally transcribed the incantation the lightworker used. And I'm pretty sure we can use it to finally remove your psycho mom's corruption over Wanda. Pretty sure is not enough. Especially not when meddling with powers that are as unstable as chaos magic. Jeez, Hunter. Sound like caretaker much? The incantation killed someone, Nico. It just does not sound safe. Oh, it's definitely not safe. How so? Full disclosure. The reason the lightworker died was because he had to take on all that dark energy into his body, and he just couldn't handle it. I tried finding a workaround, but all the texts on chaos magic said the same thing. Corruption can't be destroyed. It has to go somewhere or to, like, somebody. So whoever removes it from Wanda will also have to absorb it. Weźmy to. I will absorb it. You will? You're not, like, scared you're gonna, like, fall to her darkness? Lilith's darkness cannot corrupt me. Right, because you are just so good and pure that you could never ever fall. Correct. Well, at least you're on board. When is this happening? As soon as we break back into Banner's lab. Oh, and just one more thing, so listen up because it's kinda crucial. I'm gonna need you to memorize the incantation and recite it verbatim when you see Wanda in his lab. It's the only way to subdue her. It goes... Ego sum tenebris et veniunt in domum suam iubet dominus. Ego sum tenebris domum domini precepta ior. Think you can remember that, Hunter? Mimo wszystko nie podoba mi się to. Najwyraźniej muszę odrobić pracę domową. It looks like I have quite a bit of preparation ahead of me. I was hoping you'd say that. You need to memorize those lines as if your own life depends on it. Because it just might.
Remember to study your lines, Hunter, because you do not want to screw this up. Mam nadzieję, że walks among us. No nie zapisałem sobie całego. I just need to get Hunter on board. Well met. Yes? Well met. O, czekajcie, ona jeszcze chce pogadać? Nie. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Ej, czekajcie, bo mamy noc, tak? Opactwo noc, piątek, deszcz i ubywający księżyc. Czego piątek? Porozmawiaj z Robin przy piekielnej bryce. Wiecie co, myślę, że to już na następnym odcinku może zrobimy, bo czasu za bardzo nie mamy. Niestety. I'm so happy Robbie got to work alongside one of his idols. I remember the first time I worked with the Avengers. Hydra tried to kill us. Black Widow nicknamed me Kid. Wszyscy są zajęci. Tutaj zrobić nic nie możemy. Dobra, nie ma co już przedłużać. Tak mówię, do Robiego pójdziemy już w następnym odcinku. Także serdecznie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, Piono.